Jak zapewne wielu z Was, uwielbiam jeździć samochodem. Jest tak wiele zalet jeżdżenia samochodem, że łatwiej wymienić wady. Bo wada jest tylko jedna. Wypadki. Jak tak teraz myślę, to korki też są wadą. Dość poważną. Są tylko dwie wady jeżdżenia samochodem. Wypadki i korki. Chociaż w sumie to, że benzynę trzeba dolewać, też jest strasznie irytujące. Strasznie dużo palą. Wypadki, korki i konieczność dolewania benzyny. To jedyne wady jeżdżenia samochodem. Przeglądy. Przeglądy też trzeba robić, a jak się coś zepsuje, to jest strasznie drogie w utrzymaniu to. No dobra, poza wypadkami, korkami i koniecznością dolewania benzyny, drogimi naprawami naprawdę nie ma już żadnych wad jeżdżenia samochodem. W sumie to ja wolę autobusem jeździć, książkę sobie można. Stop, bo ten materiał nigdy nie powstanie. Przejdźmy do rzeczy. Oto 10 gier zawierających takie sceny, że jak przytrafiłyby ci się na autostradzie, to prawdopodobnie już byś nie oglądał tego materiału. To znaczy 10 gier, w których destrukcja jest bardzo ważna. Numer 10. Destruction Derby. Nie zacząć takiego materiału od Destruction Derby byłoby naprawdę kiepskim pomysłem. Ta kultowa produkcja z lat 90. w najbardziej esencjonalny sposób podeszła do tematu stłuczek, wypadków, niszczenia samochodów. Destruction Derby zawierało kilka trybów rozgrywki, w tym wyścigi, chociaż moim ulubionym zawsze było po prostu spotkania na arenie. Zasady były tutaj proste. Rozwal przeciwnika i nie daj się sam rozwalić. To znaczy nie było zasad. Mogłeś w zasadzie wszystko. Z dzisiejszej perspektywy Destruction Derby straszy oczywiście kiepską warstwą technologiczną, ale to wciąż gra, która potrafi bawić. Szkoda tylko, że oprócz bodajże jednej kontynuacji i jakiejś tam pobocznej odsłonie gra nie doczekała się dalszej części. Szkoda, jestem naprawdę rozbity. 9. Burnout Paradise. Kiedy pada temat gry motoryzacyjnej parającej się destrukcją, Burnout jest najlepszym wyborem. Seria Burnout składa się z wielu odsłon na przeróżne konsole. Postanowiłem wskazać na Burnout Paradise, bo była to gra, która oczywiście osadzała mechanikę Burnouta w otwartym świecie i w ten sposób jakoś wyprzedzała swoje czasy, a może pokazywała, że można połączyć te wszystkie elementy ze sobą. Żeby zaliczyć tą część na 100%, trzeba naturalnie było zniszczyć setki billboardów, ale u podstaw wciąż leżało zderzanie się z innymi samochodami i cieszenie się wszędobylską destrukcją. Słowem, mocne uderzenie. 8. Gaz Guzzlers Extreme. To jedna z nowszych produkcji w tym zestawieniu, która troszkę odbiega od tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Destruction Derby i Burnout Paradise były grami zręcznościowymi, niezbyt realistycznymi, ale jednak bazujące na tym, że jeździmy po prostu samochodami. Gaz Guzzlers Extreme przypomina natomiast bardziej coś w stylu Twisted Metal. Jest to więc gra, w której oprócz samego zderzania się, musimy także korzystać z różnego rodzaju broni. Na czym polega fenomen Gaz Guzzlers Extreme? Dlaczego wiele ludzi uważa to za bardzo dobrą grę? Odpowiedź jest prosta. Mnogość opcji. Twórcy tej produkcji przygotowali zróżnicowane trasy i areny, mnóstwo różnych samochodów, bardzo dużo rodzajów broni, no i sporo opcji modyfikowania tego wszystkiego. Także kieliszki w dłoń i stuknijmy się za tą grę. 7. Carmageddon Reincarnation. Carmageddon to najbardziej kontrowersyjna gra wszechczasów. Tak uważają niektórzy. Gra, w której można wygrać wyścig poprzez przejechanie wszystkich ludzi znajdujących się na danej mapie. Ale pod tym kontrowersyjnym pomysłem na futurystyczne, brutalne wyścigi znajduje się jeden z najbardziej złożonych modeli zniszczeń samochodów. W jakiej innej grze możecie oderwać praktycznie każdy element samochodu? Koła, maskę, dach, kołpaki, spoilery. Tylko bez spoilerów. Ja jeszcze w to nie grałem. Oczywiście Carmageddon kojarzy się z dwoma odsłonami z lat 90. One były naprawdę świetne. Dzisiaj jednak w Carmageddon można grać w wielu postaciach. Starsze odsłony są obecne chociażby na telefonach komórkowych czy tabletach, a najnowsza część, czyli Carmageddon Reincarnation, mimo wielu negatywnych opinii, moim zdaniem jest bardzo dobra. To znaczy robi dokładnie to, co pierwowzór, chociaż ma pewne problemy techniczne. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że przemieliłem ją całą. 6. Split Second. Split Second to nieco zapomniane już dzisiaj wyścigi, które miały bardzo fajny pomysł na wykorzystanie destrukcji. W zasadzie nie chodziło tutaj o zderzanie się czy atakowanie przeciwników w taki bezpośredni sposób, lecz do wykorzystania elementów umieszczonych na trasie do tego, żeby te trasy niszczyć. Efektowne wybuchy potrafiły wywrócić sytuację do góry nogami i sprawić, że przeciwnicy też wywracali się do góry nogami, najczęściej płonąc i rozlatując się na części. 5. Jesteśmy dopiero w połowie listy. Wrzucamy 5. bieg. Race Driver Grid. Patrząc na dotychczasowe zręcznościowe produkcje stawiające na widowiskowe wykorzystanie zniszczeń, ten wybór może wydawać się dziwny, ale chodziło mi o to, żeby poszukać gry, nazwijmy to mainstreamowej, która stara się podchodzić do samego jeżdżenia w sposób
nazwijmy to realistyczny, która miałaby ciekawy model zniszczeń. W grach mainstreamowych jest z tym bardzo duży problem, prawdopodobnie dlatego, że korzystają one z licencjonowanych samochodów, a twórcy tych samochodów chyba niezbyt przychylnie patrzą na niszczenie swoich modeli w grach. Tak czy inaczej, Race Driver Grid jest grą, która w moim odczuciu ma chyba najfajniejszy model zniszczeń. Oczywiście on nie jest tak złożony i głęboki jak w tych wszystkich wspomnianych tutaj produkcjach, ale mimo wszystko daje radę. Nie psuje on też rozgrywki, bo jak wszyscy wiemy, Race Driver Grid wprowadził tą charakterystyczną mechanikę cofania czasu, więc mogliśmy sobie obejrzeć jakiś wypadek, rozwalić się, a później kontynuować wyścig. Pomysłowe. Karambol. 4. Crash Day. Najmniej znana gra w tym zestawieniu? Perełka. Crash Day to gra wydana bodajże w 2006 roku przez bliżej nieznane studio, które obecnie zajmuje się, zdaje się, jakimiś mobilnymi produkcjami. Gra należy do tego gatunku reprezentowanego tutaj przez Gaz Guzzlers, a więc jest to produkcja, w której jeździmy samochodem, zderzamy się, ale też korzystamy z różnego rodzaju broni. Postanowiłem wspomnieć o tej produkcji, bo w zalewie wielu podobnych tytułów jest ona całkiem solidna. Co więcej, Crash Day ma szansę na to, żeby powrócić, bo niedawno twórcy pojawili się na Greenlight'cie i udało im się dostać na Steama. Za jakiś czas gra ma pojawić się w nieco podrasowanej wersji, która będzie być może zawierała jakieś dodatkowe opcje. Pomyślałem więc, że warto przypomnieć tę grę, bo być może część z was jej po prostu nie znała. A jest ona dość uderzająca. 3. Twisted Metal. Twisted Metal to chyba najbardziej znana i ceniona seria samochodowych bijatyk, tak byśmy mogli chyba to określić. Podobnie jak Gaz Guzzlers i Crash Day, jest to gra, w której jeździmy samochodami i korzystamy z różnego rodzaju broni po to, żeby wyeliminować przeciwników. Ostatnia odsłona tej gry z PlayStation 3 była uznana za jedną ze średnich części, ale sam trochę w nią pograłem i muszę przyznać, że w multiplayerze sprawdzała się całkiem nieźle. Tym bardziej, że oprócz samych samochodów mogliśmy tam niszczyć sporą część elementów mapy, włącznie z różnymi małymi domkami. Podobnie jak wiele produkcji motoryzacyjnych celujących w destrukcję, Twisted Metal ma też w sobie dużą dozę szaleństwa. Po prostu crazy. Zderzyliście się z tą serią kiedyś? 2. Driver San Francisco. Jeśli jest gra, która zasługiwałaby na uwagę, a która przeszła jakoś bez echa, to chyba Driver San Francisco. Podobnie jak Grid, nie jest to gra, która miałaby jakąś rozbudowaną mechanikę niszczenia samochodów, ale samej destrukcji i szaleństwa tego typu było w tej grze naprawdę dużo. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale tą serię Driver robi właśnie twórca Destruction Derby. Driver San Francisco przeszedł bez echa, prawdopodobnie dlatego, że opierał się na jakimś strasznie dziwacznym pomyśle fabularnym, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, był niezwykle szybki, mięsisty i naprawdę, naprawdę udany. Szalone pościgi, zderzenia, dachujące samochody, wszystko tutaj znajdziecie. Naprawdę wszystko. Numer 1. Flat Out Ultimate Carnage. Większość pozycji na tej liście została dobrana przypadkowo, bo nie działałem w myśl zasady od najgorszej do najlepszej, ale Flatout jest najlepszy. Chodzi mi przede wszystkim o Flatout Ultimate Carnage, czyli przerobioną wersję drugiej odsłony serii, która wyszła jakieś 2 lata po premierze podstawki. W swojej serii studio Bugbear połączyło w udany sposób szybkie, zręcznościowe wyścigi z niezwykle rozbudowanym i satysfakcjonującym wizualnie modelem zniszczeń. Chyba nie ma drugiej takiej gry, która dawałaby tak dużą frajdę ze ścigania się i niszczenia przeciwników. Chyba każda odsłona tej serii miała tryb arenowy, tak zwany Destruction Derby, ale tutaj nawet w wyścigach destrukcja była wszędobylska. Niedawno przypomniałem sobie Flatout 2 i muszę przyznać, że ta gra kompletnie się nie postarzała. No proszę, całkiem bezkolizyjnie dotarliśmy do końca. Do tych gier, które wymieniłem, można by dołączyć mnóstwo innych, takie jak Blood Drive, Demolition Racer, Wheelman, Test Drive, Eve of Destruction, Vigilante 8 czy Fatal Racing. Szkoda tylko, że sam model zniszczeń i rozgrywka wyścigowa oparta na destrukcji stała się w zasadzie pożywką raczej dla budżetowych gier. I nie wygląda, żeby się to miało w przyszłości jakoś mocno zmienić, chociaż dla fanów destrukcji jest pewien promyk nadziei w przyszłości. A w zasadzie 2 promyki. Pierwszym z nich jest BeamNG Drive, czyli rozbudowany model fizyki i prowadzenia pojazdów, który na razie jest organizowany w formie raczej takich narzędzi, w których można się bawić różnymi rozwiązaniami. A drugim jest Next Car Game Wreckfest, czyli nowa produkcja studia Bugbear, dostępna na razie we wczesnym dostępie, podobnie zresztą jak BeamNG. Wyniszczające są te materiały, ale na szczęście to już koniec. Jeśli znacie jakieś inne ciekawe produkcje tego typu, gry, w których kraksy są lepsze niż to, co pokazałem, dajcie znać.
Człowiek uczy się całe życie, ale na pewno nie znajdziecie. Moje wybory są najlepsze.